Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Właśnie dojechał do mnie najnowszy gratis z LEGO Shopu, czyli wózek kawowy. $149 elementów i cena, no właśnie, no niby katalogowo jest on określony na 45 zł, ale oczywiście nie można go kupić w cenie katalogowej, bo jest to zestaw gratisowy. Gratisowy do zakupów za 285 zł, przynajmniej dowolnych w LEGO Shopie i w LEGO Store'ach. No i mamy tutaj właśnie taki mini food truck, w którym można kupić sobie oczywiście kawę, ewentualnie też może jakieś ciacho, no nie, ciacha nie ma. Jest rower, są dwie minifigurki, jest też oczywiście jakiś stoliczek, gdzie można tę kawę wypić. Myślę, że coś takiego bardzo współczesnego i nawet barista jest taki mocno hipsterski, więc idealnie pasuje do takiego klimatu współczesnych kawiarni. To co, otwieramy, zbudujemy na szybko i zobaczymy, jak to wygląda. No to pudełko z bliska wygląda tak, oczywiście jest utrzymane w takiej typowo kreatorowej stylistyce, natomiast nie znajdziemy tutaj napisu 3 w 1, mamy tylko jedną konstrukcję. Co do odwrotu pudełka, nieco inne ujęcie na scenkę, a tutaj jeszcze możemy zobaczyć ten kolorowy parasol w skali 1 do 1. Dobra, natnę w takim razie plomby, to akurat jest plus, że te gratisowe zestawy często są zaklejane plombami, bo wtedy nie musimy uszkodzić pudełka, nie musimy też przy okazji napaskudzić, więc dzięki temu moje tło jest czyste i nie muszę go zamiatać. Dobra, mamy wewnątrz też taki niewielki arkusz naklejek. Mamy tutaj praktycznie tylko dwa takie panele na menu i zobaczyć możemy ceny oraz rodzaje kaw. Instrukcja naprawdę niewielka. No i w środku jeszcze znajdziemy dwa, a nawet trzy nieponumerowane worki z klockami. Ja zaraz je wysypię. Zbuduję to na podglądzie i będziecie mogli zobaczyć, jak ten zestaw powstaje, a następnie oczywiście go dla Was omówię. Co tu kryć, zestaw naprawdę wygląda uroczo, konstrukcja jest przesłodka i pewnie jak wielu z Was chciałoby mieć taki zestaw w swoim mieście LEGO, więc już na start mogę powiedzieć, polecam jak najbardziej i przede wszystkim to jest świetny gratis, no ale zaraz pooglądamy sobie te konstrukcje, no bo mamy tutaj tę taką niewielką wysepkę z parasolem i rowerem, no i oczywiście mamy ten nasz bar z kawą, taki przewoźny, zaraz pooglądamy sobie to wszystko, co tam się też znajduje, też zajrzymy do środka, to co, po kolei. Rower i kawałek blatu osadzony na desce, a na blacie znajduje się telefon komórkowy, no bo oczywiście trzeba przejrzeć sobie na bieżąco maila, media społecznościowe popijając kawkę i na górze mamy kolorowy parasol, taki przeciwsłoneczny. Średnio on pasuje chyba w tym kolorze do takiego bardzo hipsterskiego miejsca, ale najwidoczniej tylko coś takiego zostało, więc być może z recyklingu on jest i został w jakiś sposób odświeżony. Nie wiem, nie znam się, ciężko mi się wypowiadać. Zajrzyjmy w takim razie do baru z kawą. A tak wygląda kawowy food truck. Po lewej i po prawej mamy takie duże banery, możemy oczywiście zobaczyć różne rodzaje kawy, możemy też zobaczyć ceny, ale niezależnie czy to będzie napój taki w butelce czy kawa, to kosztuje 11 jakiejś tam legowej waluty. Tutaj możemy też zobaczyć butelki i kubki, a z tyłu mamy całą aparaturę do robienia kawy. Nie mam tego za bardzo jak otworzyć, bo nie chcę psuć, albo dobra, zróbmy tak, więcej światła wpadnie. Po lewej mamy oczywiście ekspres kolbowy. Tutaj zapewne mamy kubek do spieniania mleka, a po prawej mamy młynek do kawy z całkiem dużym hopperem. Ja, że jestem kawoszem i sam mam w domu niezłą aparaturę do robienia kawy, to tutaj jak najbardziej bym się odnalazł i pewnie całkiem niezłą kawę bym serwował. Z tej strony mamy jeszcze takie uchylne okienko, no a na samej górze mamy
takie wielkie logo w kształcie kubka kawy, która paruje, więc na pewno jest gorąca. Mamy tutaj też możliwość przypięcia tego jako przyczepki do jakiegoś pojazdu. No i z tyłu mamy jeszcze takie wcięcie, żeby tutaj to było dobrze wentylowane, chociaż gdyby było zamknięte, to pewnie lepiej czulibyśmy ten kawowy aromat. No i tutaj chyba taki najgorzej wyglądający element, czyli to zabudowanie od spodu tego wielkiego banera, który mamy na górze, jak i również tych pobocznych. Ale tak ogólnie naprawdę wygląda to bardzo uroczo i estetycznie. No i jeszcze minifigurki. Mamy baristę i mamy klientkę. Klientka w totalnie odjechanym kolorze włosów, no i też ma alternatywny wyraz twarzy, który wygląda tak. To chyba przed wypiciem kawy, a to już po zachluśnięciu się kilkoma łykami, a tutaj mamy pana baristę, który ma taką dość luźną czapkę, ma też jakąś brodę, ma oczywiście też fartuch, no i z tyłu nie znajdziemy alternatywnego wyrazu twarzy, ale naprawdę wydaje mi się, że gość wygląda na baristę idealnie, no chyba, że mógłby być masażem i właśnie robić kiełbasy, ale tutaj jest baristą i na tym poprzestańmy. Życzyłbym sobie i wam, żeby za każdym razem gratisy do zakupów w oficjalnych sklepach LEGO wyglądały tak świetnie, bo ten wózek kawowy jest naprawdę udany. On powinien dumnie stać w każdym mieście LEGO i mieszkańcy tegoż miasta chętnie powinni tam sięgać po kawę, bo to jest naprawdę bardzo uroczy, niewielki zestaw. Gdyby on nawet nie był gratisem, tylko po prostu trafiłby do normalnej sprzedaży jako niewielki zestaw LEGO City, to pewnie ludzie szturmem by się na niego rzucili. No a tak trzeba albo dokonać zakupów w oficjalnym sklepie LEGO, albo kupić go na rynku wtórnym. Aktualnie widziałem, że kosztuje niespełna 90 zł, to nieco za drogo, ale jeśli ta cena spadnie do 60, może 70, warto po niego sięgnąć, o ile oczywiście nie uda wam się go wcześniej upolować jako gratisu, no bo te zakupy za niespełna 300 zł to też nie jest jakaś zawrotna kwota, żeby nie opłacało się właśnie dla takiej kwoty tego gratisu dostać. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. W każdym razie polecam. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.